Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński, dzień dobry. W naszym studiu gość Marcin Drogorób, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A porozmawiamy o turystyce, bo trwają prace nad tym, żeby zbudować strategię dla produktów turystycznych z województwa kujawsko-pomorskiego, ale zacznijmy od tego, jaki jest stan faktyczny. Turystyka w regionie odbudowała się już po pandemii? Cały czas ten proces trwa. Rekordy, które osiągnęliśmy w roku 2019, wciąż gdzieś tam są daleko, jeśli chodzi o liczbę turystów. Natomiast można powiedzieć paradoksalnie, obecna sytuacja jest naszym atutem. Turystyka globalnie skręciła w kierunku turystyki lokalnej, turystyki krajowej. I to są nasze atuty, to jest nasze 5 minut, mówią eksperci, że to, co posiadamy na terenie Kujaw i Pomorza, powinniśmy wykorzystać, promować zarówno wewnętrznie w naszym regionie, ponieważ jak się okazuje, nasi mieszkańcy niekoniecznie znają wszystkie ciekawe miejsca i atrakcje turystyczne, więc do nich trzeba dotrzeć z komunikatem oraz do turysty krajowego. Do turysty krajowego, który no, w dużej mierze jest turystą, który co wie o regionie? Przede wszystkim nasz region kojarzy się z dużymi ośrodkami. Toruń i Bydgoszcz zgarniają pulę, można tak powiedzieć. Natomiast naszą rolą jako samorządu województwa jest dywersyfikacja tego ruchu i wspieranie mniejszych ośrodków. Stąd pomysł na tworzenie strategii marek lokalnych, takich subregionalnych. Mamy już markę Pałuki, która się doskonale rozwija. Już Muzeum Archeologiczne w Biskupinie dostrzegło to, że należy się tak promować poprzez hasło Pałuki. Mamy markę Kujawy, gdzie mamy fajnego lokalnego lidera, jakim jest Centrum Kultury Wahadło w Brześciu Kujawskim. Brześć to centrum również jest koordynatorem Szlaku Piastowskiego i widzimy tutaj taki fajny ruch oddolny. Mamy markę Bory Tucholskie, gdzie brakuje lidera, ale liczymy, że w trakcie tych prac lider się wyłoni. I mamy kilka marek, które są, można powiedzieć, uśpione, takie jak Pojezierze Brodnickie, gdzie również nie ma wykrystalizowanego lidera. Trwają prace już na ukończeniu nad marką Doliny Dolnej Wisły, gdzie mamy bardzo fajnych partnerów, bardzo ciekawe prace nad tą marką. Nad wszystkim czuwa Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, która stworzyła taki parasol w postaci konstelacji dobrych miejsc. I to chcemy rozwijać. Konstelacja dobrych miejsc, czyli hasło, które no, pojawia się w przestrzeni publicznej już od kilku lat, którym województwo zachęca do tego, żeby przyjeżdżać, zwiedzać, poznawać. W tej chwili te warsztaty, które organizowaliście najpierw w Bydgoszczy, teraz w Toruniu, to jest próba takiego spojrzenia z zewnątrz i oceny na to, jak ta turystyka w regionie wygląda, co jeszcze można poprawić? Właśnie tak. Zaangażowaliśmy ekspertów, uznane nazwiska z Polski, Piotr Zmyślony oraz Hubert Gonera z firmy Landbrand, specjalizujący się w tworzeniu marek lokalnych, marek regionalnych. Oni wskazują na to, co jeszcze mamy do zrobienia. Pokazują nasz walor, że jesteśmy różnorodni. Nawet nasza nazwa Kujawsko-Pomorskie wskazuje na różnorodność. To nie jest jednolita kraina, jednolity twór. Mamy lasy, jeziora, mamy gotycki Toruń, mamy Bydgoszcz z jej atrakcjami, z imprezami sportowymi, które się tam odbywają. Więc mamy szeroką paletę i to jest nasz atut. Naszym minusem jest to, że słabo to promujemy, słabo komunikujemy, na to są potrzebne środki i liczymy, że w nowej perspektywie niebawem mamy podpisać kontrakt na fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Tam te środki się znajdą.
Jesteśmy, zdaniem ekspertów, dobrze przygotowani od strony dokumentacyjnej, programowej. Zarówno strategia rozwoju województwa 2030+, czyli strategia przyspieszenia. Dużo w niej znajdziemy o turystyce, jak również już przygotowany właśnie to nowe RPO, jak potocznie mówimy o funduszach europejskich, zawiera również program rozwoju marek regionalnych i subregionalnych. I to, myślę, będzie dobre źródło finansowania dla tych wszystkich działań. Na jakim turyście najbardziej nam zależy z punktu widzenia regionu? Czy chcemy ściągać tutaj turystów z zagranicy? Jeszcze parę lat temu, jak spojrzało się w statystyki, to co dziesiąty turysta to był turysta zagraniczny. Po pandemii, sam pan to mówił, zmieniło się to bardzo. Czy ściągamy turystów z kraju, czy wręcz chodzi o to, żeby poruszyć tych, którzy mieszkają tutaj, którzy są z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, ale nie dotarli jeszcze do tych mniejszych, ciekawych miejsc w naszym województwie? Każdy turysta jest dla nas cenny, zarówno zagraniczny, jak i krajowy. Jeśli trzeba po prostu stosować mądre, celowane kampanie. Wiadomo, że takim magnesem dla turysty zagranicznego w naszym regionie są te dwa ośrodki, o których wspominałem. Przede wszystkim Toruń, następnie Bydgoszcz. Natomiast jeśli chodzi o turystę krajowego i regionalnego, no tutaj właśnie chcemy pokazywać nasze subregiony. Pałuki, Kujawy, Bory Tucholskie w połączeniu z tymi centrami. Dotychczas było tak, że turysta krajowy wybierał wizytę w Toruniu i z tego Torunia wyjeżdżał. Chodzi o to, żeby został tu na kilka dni i obejrzał, z Torunia wybrał się na przykład do Grudziądza, czy nad Jeziora Brodnickie, czy na Pałuki, czy na Kujawy. Chodzi o to, żeby stworzyć system takich pakietów turystycznych, gdzie turysta będzie mógł sobie wybrać, chce być tu, tu i tu. Albo z drugiej strony, żeby miejsca, które odwiedza, reklamowały kolejne miejsca. I żeby właściciele, czy też gestorzy tych obiektów turystycznych widzieli sens współpracy ze sobą. Że jeśli ja będę promował mojego partnera z drugiego miasta czy z drugiego ośrodka ciekawego, turystycznego, będziemy mieli wspólny zysk. Chyba ta współpraca i zaangażowanie to jest kluczowa sprawa, bo wy jako urzędnicy możecie zorganizować spotkanie, możecie zorganizować warsztaty, zaprosić specjalistów, przygotować dokumenty, ale to, co najważniejsze dzieje się w turystyce, to te konkretne miejsca, które będą odwiedzać ci, którzy tutaj przyjeżdżają. Bez ich wsparcia, bez zaangażowania, bez chęci współpracy to chyba się nie uda. No właśnie, ten ruch musi iść z dołu. Muszą to widzieć samorządy lokalne, muszą to widzieć NGOsy oraz biznes. Współpraca. A widzą? Coraz częściej tak. Powiem o takiej marce Kujawy, która, myślę, w coraz większej świadomości istnieje dzięki fajansowi. Mamy taki sklep fajansiara.pl, który sprzedaje krawaty w motywy kujawskie, poszetki czy jakieś chustki. To był też motyw przewodni naszej, taki zewnętrzny, wizualny naszej wizyty na Expo w Dubaju. I Włocławek też w tej chwili chce stawiać na tak, fajans. Tak, Włocławek buduje centrum fajansu i myślę, że to jest bardzo fajny moment, kiedy będziemy mieli fajny ośrodek, miejsce, które będzie przyciągać turystów. Tak jak wspomniałem wcześniej, właśnie taki Brześć Kujawski jako lokalny lider, instytucja, która sama widzi sens tworzenia tej marki i promowania jej. A turystyka kreatywna, bo to jest hasło, które też pojawia się coraz częściej. Nie tak dawno, kilka dni temu w Urzędzie Marszałkowskim spotkali się specjaliści od tego rodzaju turystyki. Powiedzmy, czym jest turystyka kreatywna i czy to jest jakiś nowy trend? To jest nowy trend, coraz bardziej popularny na świecie, który polega na wciąganiu turysty do wspólnej zabawy, do tworzenia czegoś wspólnie z organizatorem turystyki. Czyli nie jesteśmy już tylko biernymi widzami i słuchaczami. Tak. No, parafrazując Rejs, jesteśmy twórcą i tworzywem. Bo na przykład idziemy do Muzeum Żywego Piernika na ulicę Rabiańską i lepimy pierniki. Jedziemy do Biskupina i bierzemy udział w warsztatach garncarskich. Właśnie obecny trend na świecie w turystyce to nie
nowoczesne, zbudowane centra typu Centrum Nauki Kopernik, gdzie mamy super narzędzia, digitalizacja postępująca, ale właśnie powrót do natury, do takich prostych rzeczy, które ludzi interesują. Zaangażowanie, nawet wysiłek. To jest coś, co po prostu ludzi kręci w turystyce. Czyli też uruchomienie takich dodatkowych emocji. Tak, dokładnie. To jest ważne, to skoro o emocjach mowa, turystyka sportowa to też temat Panu bliski, bo departament zajmuje się nie tylko turystyką, ale również sportem. To jest coś, co może przyciągać turystów? Specjalna dziedzina turystyki ukierunkowana właśnie na wydarzenia sportowe? Zdecydowanie tak, bo tu mamy dwa rodzaje klientów. Pierwszy klient to jest kibic widz, który przyjeżdża na imprezy sportowe. Mamy coraz więcej cyklicznych imprez na wysokim poziomie, na przykład meeting Copernicus Cup. A też jesteśmy na terenie województwa organizatorem imprez masowych, które przyciągają uczestników oraz ich rodziny. Taką imprezą, pięknym przykładem jest Enea Bydgoszcz Triathlon, gdzie startuje kilka tysięcy zawodników, a towarzyszy im kolejne kilka tysięcy, więc na ten weekend do Bydgoszczy prawie 8-10 tysięcy ludzi przyjeżdża, plus do tego mieszkańcy, którzy mogą obserwować zawodników pływających po brdzie, biegających po obu brzegach brdy, jeżdżących na rowerze w stronę Solca Kujawskiego. Więc powstaje całe miasteczko takie sportowe, gdzie myśli się nie tylko o uczestniku, ale również o widzu, kibicu. I myślę, że to jest klucz do tego, aby organizować imprezy masowe i przyciągać na dłużej niż jeden dzień kibica. Rozumieją to dobrze na Pałukach w Żninie, gdzie organizują wyścig Pałuki Tour. Pomaga tutaj mocno cukrownia Żnin jako takie miejsce startu, mety, strefa finishera. W tym roku również triatlon się tam odbył. I jest kilka takich imprez cyklicznych, które weszły na stałe do kalendarza sportu amatorskiego w Polsce i myślę, że warto je promować szerzej. I to pozwoli na ściąganie tutaj turystów w postaci chociażby zawodników, ale też kibiców. Dziękuję bardzo. Marcin Drogorób, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, był gościem Rozmowy Dnia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.